ze mną! Sugar Duck Sock Bagimu! Cynegie! Nie ruszaj się. Dziękuję. To demony. To, co zrobili w lesie, ściągnie na wyspę klątwę. W lesie? Zabijają jelenie. Słyszałem ich krzyki. Czułem odór garbowanych skór. Gdy ich znajdę, nie zbezczeszczą już Iki krwią żadnego jelenia. Kazumasa tak łatwo się nie męczył. Twoja ścieżka wiedzie do szaleństwa i śmierci. Co się ze mną dzieje? Pewnie ta wioska. Powinienem popytać. Ktoś na pewno zna te sługi w czerwonym kapeluszu. Sporo dymu. Zginął. Przeze mnie. Twój ojciec padł w boju, broniąc jedynaka. Jego nagrodą była śmierć wojownika. Teraz ty... jesteś jego dziedzicem. Byłeś ze mnie dumny, ojcze? Co się stało? Setki płonących strzał, wystrzelonych ze statków w zatoce. Wiem o statku. O wrogach z mongolską bronią. Szukam pomocy, by ich powstrzymać. Sugi nosi czerwony kapelusz. Nie znam jej. Idź dalej. Nic ci nie jest? Zostaw nas. Wiem, że na...
Wybacz. Szukam pewnej kobiety. Nazywa się Sugi. Idź stąd! Mamy własne zmartwienia. Napadnięto ich. Świeże ślady. To był ostrzał z chłaczy. Może z tej samej łodzi, która była przy plaży. Zamknięta. Wciąż ciepły. Ktoś tu mieszka. Szukasz mnie? Po co? Nie chcę cię skrzywdzić, Sugi. Jestem Jin. Chcę cię ostrzec. Statek, który ostrzelał twoją wioskę, należy do niejakiego Yamaneka. Pomóż mi ich powstrzymać. Wiedzą, że tu jestem. Czyli... Mamy odejść? Odciągnąć ich? Nie! Nie! My nic nie wiemy! Za późno. Pakuj się. Bądź gotów do drogi. Chodź ze mną, Jin. Tylko wróć. Nie będę niepotrzebnie ryzykować. Widać, na wszystko przychodzi pora. Sugi! Yamaneko przesyła pozdrowienia. Seibe! Zawsze byłeś jego psem. Jak ci się podobają nowi sojusznicy? Niedługo będziemy najsilniejszą załogą na wyspie. Zabić ich! Na ziemię! Nieźle. Chodź ze mną. Ludzie Yamaneka są ostrożni, uzbrojeni. Cumują w konkretnym miejscu i czasie. Czyli się znacie. Byłam jego oficerem. Powstrzymywałam go przed najgorszym. Do czasu. Gdy poznałam Sanpeia, chciałam stać się kimś innym. Ale niełatwo porzucić Yamaneka. Powiedz mi, gdzie cumują. Zajmę się nim. Działamy razem, albo wcale. Pamiętaj, że działa to w obie strony. Dobry z ciebie, wojownik. Mam pomysł, co możemy zrobić. Tylko najpierw się rozejrzę za starym znajomym. Na zachodzie jest opuszczona wioska rybacka. Tam się spotkamy. Powodzenia. Tobie też. Oh.
Od dawna te niskie śpiewy nawiedzały mnie co noc. Mongołowie nas przeklinają, mówię. O tym miejscu mówiła Sugi. Gdzie ona jest? Kolejni ludzie Yamanego. Zajmę się nimi. Nie! Mordy! Pijcie! Panie. To był niezły widok. Żaden z ciebie samuraj czy ronin. Kim właściwie jesteś? Kimś takim jak ty. Kto wie, co to znaczy być ściganym. Sprawdziłam zatokę. Ludzie Yamaneka wymieniają jeńców na chłacze. Handlarze niewolników nie mogą zdobyć więcej broni. Tak. Rozdzielmy się. Odciągnij tych na plaży. Ja wezmę łódź. Od dziecka niepostrzeżenie zakradałam się na statki. Jeśli Yamaneko faktycznie jest tak groźny... Więc ja się nim zajmę. Yamaneko to... mój brat. Na pewno dasz sobie radę? Tak. Dobra. Pójdę wzdłuż wybrzeża do miejsca, gdzie obozują wrogowie. Jakoś się z nimi rozprawię. Przejmę ich chłacze. I zwiększę twoje szanse. Dobrze. Jeśli wyjdzie na to, że łupieżcy zdradzili Mongołów, może zaczną walczyć. Dam ci sygnał, gdzie celować. Trochę mąki w ognisku da jasny rozbłysk. Powodzenia, sługi. Tobie też. Niedaleko jest posterunek. Nie pójdę, dopóki... Najpierw zajmę się nimi. Spotkamy się na północnym wybrzeżu. Kiedy ginął twój ojciec.
Kiedy zapadnie noc, Sugi popłynie na statek. Rozejrzę się. Użyję ogniska, by dać sygnał Sugi. Wyceluję schłaczy. Gdzie Yamaneka i Mongołowie? Działają razem. To koniec ich przymierza. Dam sygnał Sugi. Polskie dranie! Zdradzili nas! To napuści Mongołów na ludzi Yamaneka. Thank you.
Nie wolno mu uciec! Dosio! Napuśćcie Mongołów na ludzi Yamaneka. Służą za przykład. Nie należy bratać się z Mongołami. Teraz muszę spotkać się z Sugi na północy. Śladu łodzi Sugi. Oby Sugi nie było na łodzi. I czerwony kapelusz. Żegnaj, Sugi. Więcej szczęścia w zaświatach.
Muszę wrócić do męża Su. Niech pozna prawdę. Jesteś samurajem. Wspinasz się jak małpa. Biedne, złamane dziecko. Stworzę cię na nowo. Co mam zagrać temu, by go uspokoić? Matka nauczyła mnie, że pieśń nie musi być prosta, by uspokajała. Zanim dowiedzieliśmy się o jej chorobie, matka siadała sama i oglądała jelenie. Wchodziłem na nią, próbując zwrócić na siebie uwagę. Aż ojciec mnie skarcił. Uśmiechała się, trzymając mnie za podbródek i mówiła, że spokój nie zawsze osiąga się ciszą. Chyba żaden z nas nie rozumiał, o co jej chodzi. Byliśmy w forcie Sakai. Lada chwila mieli podać nam truciznę. Wtedy nas uwolnił. To samuraj, który uwolnił nas z fortu Sakai. Tego się nie spodziewałem. Tak. Jinie z Yarikawy. Wpisałeś się na medal. Moi ludzie są bezpieczni, a Fort Sakai należy do nas. W końcu mamy szansę pokonać Orlicę. Wiesz, gdzie teraz jest? Jeszcze nie, ale wiem coś innego. Kiedy byliście zajęci, moi zwiadowcy zdobyli rozkazy Orlicy dla szamanów. Zdaje się, że chce pojmać jakiegoś samuraja. Wiadomo kogo? Nie, ale to chyba jasne, na kogo poluje. Chciałabym tylko wiedzieć, dlaczego chcecie schwytać żywcem? Orlica schwytała mnie, gdy tu przybyłem. Uciekłem, ale może chce skończyć to, co zaczęła. Czego mi nie mówisz, samuraju? Pune, Jin! Szukaliśmy Orlicy. Zgubiliśmy ją, ale natknęliśmy się na jej patrol. Poszliśmy za nim aż tutaj. Na klifach aż roi się od Mongołów. Musieliśmy się skradać, żeby ich ominąć. Orlica nas wyczuwa. Znajdzie nas.
bierze odwet. To zemsta za jej okręt i śmierć sługusa Kunbisia. Możemy wrócić na statek. Jeśli teraz porzucisz dom, już go nie odzyskasz. Wolisz tu zginąć? Możemy ich stąd odciągnąć. Walczyć na lądzie. Jest ich więcej. Samurajów też było. Wy lepiej znacie teren. A zasadzka? W miejscu, które da nam przewagę. Wioska Kidafura. Mamy plan? Zbierz wszystkich, Tenzo. Musimy ruszać. Posłałam ludzi na zwiad. Zwabią oddziały Orlicy do wioski Kidafura. Moi ludzie szykują zasadzkę. A co z mieszkańcami? Wioska jest pusta. Rzeźnik Iki ją zniszczył. Twój ojciec wyrżnął w pień całą osadę, a ty nie kiwnąłeś nawet palcem. Wieża obserwacyjna. Będzie z niej dobry widok. Nasi zwiadowcy spadną do Mongołów. Nie mamy jednak pewności, skąd dokładnie nadejdą. Ustaw ludzi w strategicznych miejscach. Kilku z nas zaczeka na koniach. Przybędziemy w razie potrzeby. Jak w walce z pożarem. Bogaty statek kupiecki. Musimy pokryć spory teren. Gdzie rozmieścić ludzi? Wyślij ich między niewinne ofiary twojego ojca. Linia drzew. Niech ktoś tam trzyma wartę. Gdy coś dostrzegą, mogą użyć fajerwerków zabranych ze statku. Niech je odpalą, gdy tylko zobaczą najeźdźców. Wtedy się zjawimy. Ukryjcie ludzi w domach i spichlerzach. Tam ukryły się ofiary twego ojca, przerażone. A jeśli Mongołowie nie podejdą? Jeźdźcy zaatakują z flanki. Przycisną ich. Co byś tam zrobił? Gdy tylko wieśniacy dostrzegli ludzi twojego ojca, wiedzieli, że to ich koniec. To tam się wycofali. Co? Kto się wycofał? My się tam wycofamy. Jeśli nas przyprą. Wzmocnimy to miejsce, na ile będziemy w stanie. Wszyscy na pozycję. Na razie czekamy. Nie wiedzą, jakich okropności dopuścił się twój ojciec. Okropności, którym nie zapobiegłeś. Na posterunki! Dajcie sygnał, jak ujrzycie najeźdźców! Powiedziałeś, to tam się wycofali. Byłeś tu, kiedy twój ojciec urządził rzeź. To nie była rzeź. Jak nazwać uzbrojonych ludzi mordujących wieśniaków? Ukrywali tu wojowników. I swoje rodziny! Ci ludzie napadali na nasze patrole. Ich pułapki okaleczały i zabijały naszych. Podrzynali im gardła we śnie. A co mieli robić? Chcieliście nas zabić! Mój przyjaciel dorastał w tej wiosce. Gdy samurajowie odeszli, znalazłem jego ciało. Ale tydzień szukałem jego głowy w błocie. Przykro mi, Tenzo. Przykro ci. Masz pojęcie, jak to jest znaleźć przyjaciela w takim stanie? Czy wiesz, ile żyć zniszczył twój ojciec? Zbyt wiele. Gdybym mógł, zmieniłbym to. Nie kiwnąłeś palcem! Inni musieli to zakończyć. A ja patrzyłem, jak umiera. Nie ocaliłem go. Choć mogłem. Dlaczego? Już tu są. Chodźmy po konie. Zbliżają się. Uwaga! Atakują! Tenzo! Jin! Za mną! Bijcie mocno i szybko! Jeśli nas przytłoczą, wycofamy się tutaj! Grupa ludzi zostanie tu, by wzmocnić obronę. Walczysz po stronie zabójców ojca. Co by powiedział? Tam są! Na
wprost! Rozjedźmy ich! Zabić wszystkich! Wszyscy. Łatwizna, prawda, Jin? Dobry początek. Fajerwerki! Kolejni Mongołowie! Na koń! Ruszajmy! Zupełnie jak za dawnych dni. Podoba jej się to. Przypomina sobie, jak mordowali samurajów. Jest sygnał! Szybko! Zgotujmy Mongołom powitanie. Na tych wozach jest trochę pojemników z prochem. Nie próżnowałeś. Nadchodzą! Celować w beczki!
już ostatni z nich. Odparliśmy ich. Na razie. Nigdy tego nie zapomnisz. Tyle krwi. Ziemia była nią przesiąknięta. Siał tylko zniszczenie. Spójrz, co zrobił Kazumasa Sakai, rzeźnik Iki. Cicho. Fajerwerki na zachodzie! Dłużej nie damy rady. Chodźmy. Dobrze się czujesz? Tak. Jedziemy. Myślisz, że obrona już gotowa? Nasi potrzebują więcej czasu. Powstrzymamy najeźdźców, ile się da. Chwila! Fajerwerki ustały. Jest cicho. Nie widzę ich. Może to zasadzka. Przyjrzyjmy się. Schwytali nasze straże. Poczekaj, zakradnę się. Zaskoczę Mongołów. Uwolnię cię. Myślałem, że już po mnie. Dziękuję. Kolejne fajerwerki! Ze wszystkich stron! Plemię Orlicy ruszyło. Jest ich zbyt wielu! Rozproszyliśmy się! Nie mamy czasu. Wszyscy, do koni! Odwrót do wieży! Tam ich pokonamy! Prowadź, samuraju! Wycofać się! Wycofać się! Nasi jeźdźcy! Mongołowie ich gonią! Potrzebują pomocy! Legion Parsinta! Kolejni przed nami! Daliśmy wam czas, Fune! Obrona gotowa! Zatrzymać tu najeźdźców! To nasz ostatni bastion!
Nadchodzą posiłki! Zabić ich! Odeprzeć ich! Zmiażdżyć najeźdźców! Zaiki! Zaiki! Ścigać ich! Pozabijać! Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Służy się wszystkim. Gdzieś to słyszałem. Od zabójcy mojego ojca. Słyszysz głosy? To przez truciznę Orlicy. Zmów za siebie modlitwę, zanim z tobą skończę! Zrób to na tej zakrwawionej ziemi, na której twój ojciec zabił setki ludzi. Próbował was ratować! Wiedziałeś, kim jestem. Co zrobiłeś mojemu ojcu? Okłamywałeś mnie. Sam się okłamywałeś. Twój ojciec był moim wrogiem, nie ty. Jak taki nędznik pokonał Kazumasę Sakaya? Nie wiem. Miałem szczęście. Zabił nas dziesiątki, zanim w końcu go pokonaliśmy. Chyba złamał nogę. Wystarczyło go tylko dobić. Miejmy to z głowy, samuraju! Jeszcze nie. Zabiłeś mojego ojca, zwabiwszy nas w pułapkę w wąwozie sędzio. Tak zabijemy Orlicę. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Idź do Fune. Zaczekam przy kanionach. Nie ukryjemy już tego, kim jesteś. Ale jeśli jej powiem... Zrób to. Powiedz jej, kim jestem. Wie, że walczę dla Iki. Wie, co zrobiłem. Powiedz, że nie jestem moim ojcem. Gdybym był, byłbyś martwy.